Kochani, kochani, przed nami za chwilę tegoroczny hymn spotkania, czyli utwór Słyszę Cię. Ale zanim to chciałabym wam się przypomnieć i poprosić, byście zajrzeli na nasze media społecznościowe, byście oznaczali nas i pokazali nam, jak spędzacie tegoroczną lednicę. Jesteśmy bardzo ciekawi, bo bardzo za wami tęsknimy. Wejdźcie na nasz Instagram, wejdźcie na nasz Facebook, wejdźcie na naszego Twittera, a także na TikToka. Pokażcie nam, jak spędzacie lednicę. Oznaczajcie nas wszędzie. Chcemy widzieć, że jesteście z nami. A teraz hymn tegorocznego spotkania. Słyszę Cię. Kochani, bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. Przychodzi taki moment na lednicy, że wspominamy tego, który ją założył. Od 25 lat prowadzą nas Jego słowa. Wierzymy, że wstawia się za nami w niebie i co roku prosimy Go, a właściwie nawet niektórzy z nas codziennie, o to, by dalej nas prowadził i by pokazywał, jak mamy być bliżej Chrystusa. Mówię tu o Janie Pawle II. Zaśpiewajmy wspólnie litanię do jego imienia, a podczas litanii
drogą trzeciego tysiąclecia będzie szła niewielka, ale jednak procesja. Zobaczycie tam odlew ręki naszego świętego papieża. Pomódlmy się razem. Szukałem was, teraz wy do mnie przychodzicie. Szukałem was, teraz wy do mnie przychodzicie. Patronie małżeństw, módl się za nami. Orędowniku pokoju, módl się za nami. Świadku nadziei, życia. Zagubiony, módl się za nami. Niestrudzony pielgrzymie, módl się za nami. Wzorze ojcostwa, módl się za nami. Siewco radości, módl się za nami. Wierny syn Maryi, towarzyszu cierpiących, módl się za nami. Apostole miłosierdzia Bożego, módl się za nami. Obrońco życia, módl się za nami. Apostole miłości,
który czekasz na nas. Jakże wiele wspaniałych rzeczy nauczyliśmy się od Jana Pawła II. Jedną z nich jest z pewnością zawierzanie swojego życia i wszystkiego, co nas dotyczy, Matce Bożej. Uczyliśmy się tego w Częstochowie, a może nawet nie my, a nasi rodzice w 1991 roku. I dziś chcielibyśmy, wspominając to wydarzenie, zaśpiewać razem z wami. Maryjo, Królowo Świata, Maryjo, Matko Kościoła, jesteśmy z Tobą, pamiętamy o Tobie, czuwamy. Trzecia część. Chrystus. Idź za głosem. Pewnego dnia znowu chrzciłem nad Jordanem. Wszystko było proste w swojej zwyczajności, a przez to nadzwyczaj piękne. Ludzie przychodzili w prostocie serca, przyjmując ode mnie chrzest. Znak decyzji na nieustanną przemianę serca w poszukiwaniu głosu Boga. Uczyłem ich tak, jak moich uczniów, że sam jestem tylko zapowiedzią pomazańca Bożego, Mesjasza, ku któremu trzeba iść dalej po spotkaniu ze mną. Sam oczekiwałem Jego nadejścia, sam niekiedy zmagałem się z niepokojem, że może nie ma drogi dalej, że nasze spotkania nad Jordanem to wszystko, co Najwyższy dla nas przygotował. I wtedy właśnie, w ogniu moich wątpliwości, ujrzałem spełnianie się Bożej obietnicy. Stanął przede mną Jezus z Nazaretu. I spoczął na nim Duch Boży, Duch rady i męstwa.
duch mocy i bojaźni pańskiej. Chwilę później przekazałem moim uczniom w wielkim uniesieniu: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Tak bardzo pragnąłem, żeby wszyscy moi uczniowie poszli od razu za nim. Oni jednak nie rozumieli. Już chciałem się poddać oburzeniu na nich, gdy wspomniałem na drogę prostoty. Niekiedy człowiek potrzebuje powielokroć usłyszeć głos wskazujący na słowo, na baranka. Cierpliwie więc powtarzałem, że to Jezus jest wyczekiwanym Mesjaszem. Przyjąłem z pokorą to, że tylko dwaj spośród moich uczniów poszli za Jezusem. Wiedziałem, że zadadzą mu pytanie: nauczycielu, gdzie mieszkasz? Gdy on zapyta ich, czego szukają? Wiedziałem, że zamieszkają z nim w codzienności, będą się uczyć przeżywać swoje życie z nim i najzwyczajniejszy jego element widzieć w Jezusie jako najpiękniejszy cud. I wiedziałem, że któregoś dnia wrócą, napełnieni Duchem Świętym, by uczyć innych przeżywać najprostszą, szarą codzienność jako przestrzeń mieszkania z Jezusem. Zaśpiewajmy to razem. Jezus Chrystus. Przychodziłeś dzisiaj do nas tyle razy. Tyle razy próbowałeś dzisiaj do nas mówić. Panie, chcielibyśmy mieć pewność, że usłyszeliśmy choć jedno zdanie. Że po tej lednicy zostanie w nas chociaż jedno Twoje słowo. Panie, jeśli tak się jednak nie stało, to przyjdź jeszcze raz, bo Ty nam dajesz tyle szans. Ty się nigdy nie nudzisz. Przyjdź do nas, Panie. Mów do nas. Naucz nas tak słyszeć, byśmy mogli usłyszeć Ciebie. Niech Twój głos nas prowadzi. Chcemy iść za Tobą. Bo Ty jesteś Zbawicielem. Jesus Christ.
Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Takim słowem zwrócili się do Jezusa uczniowie Jana Chrzciciela. To on, Jan Chrzciciel, im wskazał baranka. I wtedy Jezus powiedział, chodźcie, a zobaczycie. Przysyłaliście do nas filmiki, obrazy waszej codzienności. Pragniemy teraz w geście adoracji zamieszkać z Jezusem w chwili uwielbiania Go. On już jest z nami w monstrancji lednickiej i zmierza powoli drogą trzeciego tysiąclecia na kopiec ryby. W tym geście adoracji pragniemy powiedzieć Jezusowi, mieszkasz u mnie, ja mieszkam u Ciebie, zamieszkujesz moją codzienność, te moje ulice, moje mieszkanie, mój pokój. Rozpoczynamy adorację Najświętszego Sakramentu, mieszkanie z Jezusem.
Panie mój i Boże mój, ja wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny, że nas widzisz, że nas słyszysz. Dzisiaj chcemy z głębi dziejów Polski, ale i z głębi naszych sumień po raz kolejny dokonać aktu wyboru Ciebie na naszego Pana i Zbawiciela. Panie Jezu Chryste, Panie Jezu Chryste, Ciebie wybieram jako mojego Pana, Ciebie wybieram jako mojego Pana. I za apostołem Piotrem powtarzam, i za apostołem Piotrem powtarzam, Ty jesteś Chrystus, Boga Syn Zbawiciel. Ty jesteś Chrystus, Boga Syn Zbawiciel. Tobie oddaję moją przeszłość, Tobie oddaję moją przeszłość, dzień dzisiejszy i przyszłość,
dzień dzisiejszy i przyszłość, oraz całą moją wieczność, oraz całą moją wieczność. Ty jesteś moją prawdą, Ty jesteś moją prawdą. Ty jesteś moją drogą, Ty jesteś moją drogą. Moim życiem i moją miłością, moim życiem i moją miłością. Teraz i na wieki. Amen. Teraz i na wieki. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Światło swoją opieką.
Chryste, Twoje światło doprowadziło nas aż prawie na sam koniec spotkania lednickiego. Nastąpi teraz moment, który wszyscy doskonale znamy i na który czekamy, bo jest to moment, w którym potwierdzamy, żeśmy Cię, Chryste, wybrali. Przejście przez bramę rybę. W naszym imieniu przejdą przez tę bramę rybę przedstawiciele wszystkich lednic. Lednicy młodych, lednicy rodzin, lednicy seniora i lednicy motocyklistów. A zanim to przejście się odbędzie, nasi duszpasterze chcieliby wam coś powiedzieć. Kochani, jesteście bardzo kochani. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. Rozpoczynając nasze podziękowania od księdza prymasa, arcybiskupa Wojciecha Polaka. Bardzo serdecznie dziękujemy. Prosimy o brawa dla księdza arcybiskupa. Zawsze jest z nami. I dziękujemy wam wszystkim, którzy jesteście z nami poprzez transmisję i tym, którzy współtworzyli to dzisiejsze spotkanie przez muzyków, przez schole, przez tancerzy, przez służby wszelkiego rodzaju. O właśnie, to tancerze bardzo entuzjastycznie reagują. Przez tych, którzy realizowali PCSS, transmisję naszą, bardzo serdecznie wam dziękujemy. Ojcze Wojciechu, i pewnie zaprosimy. Zaprosimy na kolejne spotkanie, 26 już, za rok, 4 czerwca spotykamy się w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. I mamy nadzieję, że nie tylko spotkamy się już realnie tutaj na polach, ale również, że z tych pól właśnie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego roześlemy na cały świat misjonarzy miłosierdzia, misjonarzy Ducha Świętego, ponieważ w przyszłym roku będzie nam towarzyszył Święty Paweł. Święty Paweł. Księże Prymasie, jeszcze słowo na koniec. Takie uśmiech dla naszych przyjaciół. Bóg zapłać za ten dzisiejszy dzień. Niech Pan Bóg będzie uwielbiony w tym wszystkim, cośmy wspólnie przeżyli. Niech będzie uwielbiony w każdej i w każdym z was za to dobro, które dzisiaj w serce wasze złożył, za otwarte wasze oczy, ale zwłaszcza uszy, że usłyszeliśmy i że On jest drogą, prawdą, życiem, ale przede wszystkim tym, który nas kocha, który wciąż nam z krzyża powtarza: życie moje oddałem za ciebie, bo cię kocham, człowieku. Wszystkim niech Pan Bóg z całego serca błogosławi. Chciałoby się powiedzieć Laudato Si, może tego nie było słychać, ale tutaj obok mamy taką ekologiczną zagrodę na polach lednickich. Ojciec Kordian z ekipą cały czas dbali o to, żebyśmy słyszeli dzwoneczki. A zatem różne głosy. Rozpoczynamy przejście przez bramę rybę. A wy zaśpiewajcie z nami utwór Ludzie Ewangelii. Ludzie Ewangelii, daleko nieście imię Chrystusa, nieście imię Chrystusa.
lednicy młodych, lednicy rodzin, lednicy seniora oraz lednicy motocyklisty. Mamy nadzieję, że to już ostatni raz i że niedługo będziemy się mogli pod tą rybą spotkać wszyscy razem. Kochani, to przejście się właśnie dokonuje. Czyli możemy stwierdzić, że lednica, a właściwie 25. lednica młodych dobiegła końca. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami. I nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała wam kilku ważnych rzeczy. A mianowicie, jesteśmy dla was tutaj na Polach Lednickich cały rok. Przyjeżdżajcie, odwiedzajcie nas, to także wasz dom. Zapraszamy was na stronę lednicki.pl, bowiem, nie wiem czy słyszeliście, ale nasi siewcy wydali nową płytę. I tam właśnie, na lednicki.pl, możecie ją zakupić, jak również zamówić nasze tegoroczne symbole spotkania. Kochani, cały czas zapraszamy was na nasze social media. Wy młodzi, ja zresztą też bardzo lubię TikToka, więc rozkręćmy tego lednickiego TikToka. Niech się nasze tańce i nasze śpiewy niosą daleko, tak jak żeśmy przed chwilą śpiewali. I to, co jeszcze chciałam wam na koniec powiedzieć, to, że ta lednica się tak naprawdę wcale nie kończy, bowiem zapraszamy was na lednickie afterparty w studiu live. Za chwilę po spotkaniu i po napisach końcowych odpalamy to studio jeszcze raz. Będziemy znowu przeżywać, komentować, bawić się, tańczyć. A teraz zaśpiewajmy już po raz ostatni tej lednicy hymn tegorocznego spotkania. Słyszę cię. A wy nas słyszycie? Mamy nadzieję, że tak. Do zobaczenia za rok.